Panie Grzegorzu, już niebawem 1 listopada, święto zmarłych, święto, w którym będziemy wspominać swoich bliskich, swoich znajomych, tych, którzy odeszli, już ich z nami nie ma. Ale jak pokazuje przykład cmentarza, na którym się znajdujemy, ludzka pamięć ma swoje czasowe granice. I to na pewno ludzka pamięć ma granice. Tak to się mówi wprost. Pamięta się o nas, póki po prostu ktoś dba o to, co jest za moimi plecami, czyli nasze groby po prostu. Jak już o to nie będziemy dbali, zostaniemy zapomnieni. Fakt jest taki, tak? My chodzimy, teraz będziemy zapalali znicze, stawiali kwiaty na swoich grobach, swoich bliskich, bo o nich cały czas myślimy, tak? Niestety w takich okolicach, jak tutaj mieszkamy, mamy wiele starych cmentarzy, o których już tak naprawdę nikt nie pamięta. Chciałoby się, żeby o tych cmentarzach tak naprawdę ludziach, którzy tutaj leży, jednak pamiętać. Wystarczy gest, przyjść, zapalić znicza jakiegoś, może jakby było cieplej, no niestety teraz nie damy rady, bo takie coś można by było zrobić z młodzieżą, czy coś powycinać, posprzątać i byśmy ocalili od zapomnienia. To nie chodzi o konkretnych ludzi, tak? Tylko po prostu pamięć, że ktoś tutaj przed nami był. Jesteśmy w Sierpnicy. Piękna aleja za panem. Proszę powiedzieć coś o historii tego cmentarza. Znaczy, jesteśmy w Sierpnicy, w pięknej wiosce koło Głuszycy. Tak naprawdę mamy tutaj niedaleko, jak ta aleja się ciągnie, tylko w przeciwną stronę byśmy poszli. Mamy jeden z najstarszych tutaj kościółków, bo jeszcze z XVIII wieku, tam 1758 rok powstał. Więc można datować, że w tym czasie tak samo ten cmentarz właśnie powstawał, tak? To był... Tutaj mamy taką ciekawostkę, bo kościół, który stanął, on tak naprawdę był wspólny dla, można powiedzieć, dwóch wiar, bo i dla ewangelików, i dla katolików. Dlatego jest ciekawostka taka, że i mamy cmentarz przy kościele, no i właśnie tą piękną aleję lipową, która tutaj stoi, no to jest kolejny cmentarz, który tutaj stał. Niemiecki cmentarz, tak? On jakby nie było 200 lat tutaj funkcjonował, więc tych pochówków tutaj na pewno było bardzo dużo. Ale bo niestety... Wojna, skończyła się wojna, zmienili się tutaj ludzie, jednych wygoniono, drugich przyszli, tak samo można powiedzieć, że przypędzono. I niestety ci drudzy o tym cmentarzu już po prostu zapomnieli. Z początku grabiono, rozkopywano, może szukano po prostu jakichś kosztowności, bo może coś było ukryte. Później po prostu przywożono śmieci. A na koniec w tej świadomości, jak mamy teraz, że niby trzeba dbać, o tych ludziach pamiętamy, zostały same krzaki. Dzisiaj nawet nie można wejść na ten cmentarz, ponieważ jest on ze wszystkich stron zarośnięty już takimi dość poważnymi krzakami. Czy takich miejsc, takich cmentarzy tu na naszym terenie jest więcej? No prawda jest taka, że tutaj nawet byśmy taki promień zrobili 5-6 kilometrów, to takich cmentarzyków byśmy znaleźli 5. W samym tutaj w okolicach, to już zaraz tutaj mamy za Góreczką następny cmentarz zapomniany. Gdzieś tam było po prostu na nim porządki robione, ale jednak zapomniany. Prawda jest taka, no wioski mamy co 4-5 kilometrów. Każda z tych wiosek taki cmentarz miała. Więc tak naprawdę pozostałości po tych cmentarzach są. Tylko je trzeba odszukać. Panie Grzegorzu, no ale dzisiaj nie można udawać, że tych miejsc nie ma, bo mimo, że one nie przypominają faktycznie cmentarzy, one jednak są. Czy pan coś wie albo słyszał na temat planów gminy co do tych miejsc? Czy one będą podlegały jakiejś rewitalizacji, czy raczej gmina ucieka od tego problemu? Znaczy ciężko powiedzieć, czy gmina ucieka, bo raczej nie, bo to bardziej chodzi o naszą społeczność, tak? I cieszę się właśnie, że tak społecznie temat się coraz częściej pojawia, tak? Ja powiem wprost, no szkoda, bo za późno. Tutaj nawet radna właśnie ze Sierpnicy to już troszeczkę wcześniej wpadła na taki pomysł, żeby ten cmentarz, dokładnie w tym miejscu, co jesteśmy w Sierpnicy, zrewitalizować, po prostu posprzątać, tak? Najpierw wszystkie śmieci stąd wywieźć, wyciąć krzaki, pozbierać tablice, jakieś takie po prostu miejsce pamięci zrobić. Tak można powiedzieć, no to pomysły są, tak? Jak najbardziej. Mi się wydaje, że chętnych też jest, by było, zebrało się, tylko po prostu, no, w momencie tego, co się wydarzyło, tak? No, mamy tą naszą pandemię, powiedzmy, jak to mamy to, co się dzieje. Ludzi ciężko zebrać. Chcieliśmy, to był taki wpadał, bo mówię też, bo bym troszeczkę w tym wszystkim pomógł, wykorzystać młodzież tutaj do zrobienia, lokalne szkoły, żeby młodzież się po prostu uczyła tej świadomości, że trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o korzeniach, trzeba pamiętać o przodkach, pamiętać po prostu o ludziach. Więc sama gmina, nie chcę się wypowiadać, przypuszczam, że do teraz troszeczkę innych jest więcej problemów, ale przynajmniej gdyby taka inicjatywa wyszła, tak, na pewno by
problemów z tym nie robiła i w jakichś możliwościach na pewno by pomogła.